Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejna część Gods and Glory. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, zostało już naprawdę bardzo mało mapek. Dzisiaj zagramy sobie Whiplash, czyli Easy. Easy na rowerku, high speed race down Main Street with a fun twist at the end. Czyli wyścig wysoko speedowy, wysoko prędkościowy, główną drogą z ciekawym tutaj twistem na końcu. Sprawdzimy, zobaczymy, ocenimy, zapraszam. Dobra, nasz Jim i Jimmy try in the air. Okej, okay, żeby próbować, wiecie, salta robić w środku. Zobaczymy, spróbujemy robić salta. Aha, co się stało? Jeszcze raz, co mnie zabiło, mnie ciekawi. Coś tam było na środku drogi. A, piła była, dobra. Tu też jest, ale to jest bardzo, bardzo duża prędkość. Teraz musimy zrobić... O Jezus, to było dobre, co? To było dobre. Tutaj też? Ej, przeżyłem. Nie wiem, co zrobić. Znaczy, o Jezu, nie! Ha! Od początku. Zrobiłem tam beczkę, wjeżdżając na górę i niestety troszkę za mocno mnie wyrzuciła to. O Jezu, jak to było blisko! Powiem wam, że ta gra jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemna. Teraz do przodu zrobimy. Prawie. Spróbujmy to zrobić tak, jak należy. Spróbujmy to zrobić wszystko po kolei. Przyściutko. Tak, jak u Jezu, dobra, dobra. I co? I tutaj do tyłu, tak? Była łatwiejsza, ale stój, stój. Dobra, jesteśmy. I teraz z przyspieszeniem tutaj trzeba wjechać na górę i zrobić beczkę. Dobra, jesteśmy, ale tyłem nie chcę jechać. Halo, chcę skręcić. Tu się bardzo ciężko skręca, ale dobra, jadę prosto. To już jest meta? Chyba tak, za 150 metrów. Bo boję się, że nie trafię. Dobra, beczka do tyłu. Za wolno jechałem. Oczywiście my się nie poddajemy. Dajemy radę. Prawie znowu nam nogi ucięło, ale to nic. Przejeżdżam tutaj ładnie. No znowu nie trafię. Ale ładnie. Jezus. Spadł z tego rowera dość tragicznie. No, tak trochę jak, kurde, ta babka, co na olimpiadzie. Nie wiem, czy oglądaliście. Ja akurat oglądałem wyścig kolarstwa szosowego. Dziewczyna jechała na pierwszym miejscu przez długi czas i były takie zjazdy hardkorowe i tak niefajnie upadła. Jezu, no dziecko straciło. Tak niefajnie upadła. Zrobiła fikołka do przodu i na taki wysoki krawężnik upadła. To było naprawdę straszne. Myślałem, że umarła. Tak serio. Podobno jest tylko połamana. Znaczy tylko, no jest połamana i tyle, ale... No, to co się tam działo w tym kolarstwie, to było troszkę przesada. Dobra, może ty się skup na grze. Coś mi nie idzie, wam powiem. Coś mi nie idzie. Tutaj próbuję zrobić, ale się nie daje. Może po prostu jak nie będę robił tutaj salt, to może będzie dobrze. Może to się uda bez salta, co? No, bez salta to easy, ale... Jak to tak bez salta, to nudno. Bez salta to nudno. Dobra, zrobiłem salto. Stój! No kur... Ta mapka miała być easy. No i w sumie wygląda na całkiem easy, ale to sterowanie jest po prostu tak czułe, że jeden leciutki skręt. Ja na tym padzie prawie nie dotykam tego skrętu. No i teraz nie dolecę. No nie. No ale co, prosto jechać nie mogę, bo na prosto są różne przeszkody. Teraz się ustawię centralnie na tej linii. No, prawie mi wyszło. Teraz polecę w tam. Jezu, czy ta lampa mnie uratuje? Nie. Adrian, nie załamuj się, nie poddawaj się. Myślę, że widzowie lubią patrzeć, jak wtapiasz. Na pewno. Dobra, lecimy. Jesteśmy. Jako tako się udało wlecieć. Teraz też prędkość. No nie no! Chciałem zahamować, a on zaczął jechać do tyłu. Teraz mi się uda. Teraz, nie no, teraz się na pewno uda. Obiecuję. Zobaczycie, uda się. Tutaj idealnie. To jak się hamuje? Którymś napadzie, nie? Tutaj idealnie. Dobra, wyhamowałem, teraz trzeba skręcić. Dobra, jesteśmy. Czy nie będziemy mieli znowu za niskiej prędkości, żeby tam dolecieć? Nie, idealnie. Dobra, jesteśmy na mecie. Tak, to już meta? Meta, koniec, spadnij. Dobrze, spadłeś. Wygrałeś, udało się.
To był Whiplash, a teraz będzie Industrial Power. To już będzie Medium. Jak Easy było takie ciężkie dla mnie, zobaczymy jak będzie Medium. Zapraszam. Ready. Oczywiście, że jestem ready. Tak jak ktoś to napisał pod ostatnim moim odcinkiem. Wasza mano masterka jest zawsze gotowa. Ale dziecko mi spadło, a nie chcę bez dziecka to. Ujezu, połamało mnie troszkę. Musimy to zrobić dzieckiem. Tutaj to już pamiętamy, więc tutaj trzeba z małą prędkością się rozpędzić i wyskoczyć. Pięknie. Teraz tutaj trzeba z troszkę większą i pojechać po takim czymś, co spada i wyrzuca z siebie miny. What the fuck? A to wyrzuca z siebie... No nie! Halo. To już zaczyna się robić, kurde wam powiem, ciężko. Widzieliście tam te jakieś wyrzutnie rakiet, wyrzutnie wszystkiego? To już było ciężkie. To w ogóle... To się ugina i wyrzuca rakiety. Miny, patrzcie, tu jedno właśnie. Jak ja mam tego uniknąć? Halo? No, robi się ciekawie. Gra robi się naprawdę ciekawa. Dobra, tutaj trzeba przyjechać to w taki sposób. Tutaj trzeba jechać tak trochę bokiem, bo kiedy tamta mina na was wyskoczy... Trzeba ją jakoś objechać. Dobra, pięknie. I tutaj... W topie. Nie wtopiłem, ale teraz tutaj nie dolecę. Doleciałem. Nie! No nie! Dobra, rozpędzamy się i jesteśmy. Tutaj wjeżdżamy. Tutaj prawie wyszło, ale jesteśmy tu. Aha, nawet nie trzeba po tamtym jechać. Tutaj się uda. Udało się. Pięknie jedziemy, pięknie. Dobra, jest checkpoint, w którym się odradzamy, więc teraz będzie już łatwiej. Ale startujemy już tutaj, nie tam, więc jest plus. No nie! Tu się naprawdę bardzo ciężko skręca. Ja jestem za wolny, żeby tu wlecieć, o co chodzi? Dobra, jedziemy. Tam jest kolejny checkpoint z save'em. Jesteśmy tu właśnie tutaj. I gdzie teraz? Teraz trzeba pojechać tutaj, rozpędzimy się. Chyba za słabo się rozpędziliśmy, troszkę. Ale co oni już tutaj porobili? No jakieś tutaj hardkorowe rzeczy. O, teraz będzie dobrze, patrzcie, teraz polecimy. Jezus! Zaliczymy tego checkpointa, ale dostaniemy w piernicz! Tam trzeba pojechać. Dobra, spoko, już wiemy co zrobić. Tutaj jeszcze raz się rozpędzamy. Tutaj dolatujemy do tego, hamujemy. Dobra, idziemy tu. O Jezus, szybciej! No nie, tak to się nie uda. Trzeba to jakoś to trzeba rozplanować. No, dobra, tutaj wjedziemy jeszcze. Nie tak. No i co ja tam mam zrobić? Jak to przejść? Tutaj w ogóle nie dostałem boosta, co dziwne, ale w sumie poleciałem dzięki temu lepiej? Prawie. Dobra, dawaj, boost. Jest boost, teraz podlecimy kawałek. Dobra, zahamuj. Cofaj. Dobra, jedziemy. Jezu, za słabo. Więc to trzeba zrobić od razu. Tutaj po prostu trzeba być rozpędzonym, patrzcie, rozpędzamy się. Wbijamy, teraz to przelatuje. U Jezus! Dobra, teraz to się uda. Pięknie. Po prostu potrzebowaliśmy większej prędkości. Tylko nie rozwal się na krawężniku, jak już dużo razy niestety w tym życiu zrobiłeś. Kolejny checkpoint z save'em jest. Jezus Maryja. Ej, to nie jest wcale takie ciężkie. Troszkę jest. Nie no, w sumie przeżyłem w ostatnim odcinku. Gdzie są wszystkie piły? Patrzcie, teraz mi się uda. Pięknie! Amazing! No, teraz było łatwo. Przechodzimy do następnej mapki. Dobra, ostatnia mapka na dzisiaj to Cannons on Main Street, czyli działa na głównej drodze. Zobaczymy... Nie, dalej możemy tylko naszymi tymi Willis. No, wiem, że tak można jeździć, ale nie chcę tak jeździć. Dobra, co? Coś we mnie strzelało już. Jezus, dziecko mi wypadło na krawężniku, od nowa. Wiecie, no ja jestem dobrym tatą. Po prostu, Jezu, jakie działa, o co chodzi? Nie wiedziałam ja, że takie działa są na ziemi. Działa. Znowu mnie zabije krawężnik, o co chodzi? Gdzie ja pojechałem? Dobra, tutaj trzeba skręcić. Trzeba jakoś przeskoczyć, już nie widzę sensu skakania. Ale dobra, udało się uniknąć na szczęście jakiejś tam armaty. Chociaż tutaj są, gdzie ja mam jechać? Gdzieś tam, więc muszę... O Jezus! Jakie raczysko! Musimy to zrobić w taki sposób. No te krawężniki są jakieś nieciekawe, tutaj wam powiem. Tutaj się rozpędzimy, nie będę skakał, przejadę przez krawężnik.
Woohoo! Robi się coraz ciekawie. No Jezus, te krawężniki! No jakim cudem to mnie ustrzeliło? Albo mi się wydaje, albo z każdą próbą jest coraz trudniej. Udało się tutaj przeskoczyć dość daleko, no ale co, teraz znowu muszę tutaj zawinąć i jechać do checkpointu tamtego. Tamten checkpoint jest potrzebny, ponieważ... Nie, nic mnie nie trafi, proszę, dobra, nic mnie nie trafiło. Tutaj jest checkpoint, więc taki odrodzeniowy. Dobra, bez nogi, bez uda, ale jeszcze żyję. Jeszcze walczę, krew, wszędzie widzę krew. Żyj! O Jezus. No, powiem wam, że ja pierniczę. Chyba oszukam, wiecie? Chyba oszukam. Pojadę gdzieś tam daleko, daleko, daleko. O, na przykład tu znowu sobie przeszkodzę. O, to jest plan. Jezu, moje dziecko nie ma głowy! To był plan taki, no, troszkę dobry, ale no o Jezu, nie da się. Pomyśleli o tym, że będę chciał oszukać. Wstań na tym rowerze, uspokój się. I daj z siebie wszystko, teraz. Dobra, udało się na razie, jeszcze się... No nie, ten podskok nas zabije. Nie, udało się, dobra, jest. Jesteśmy na kolejnym checkpointcie razem z całą moją rodziną. To już jest meta. Dobra, spoko. Troszkę krwi... Aha, brak nogi. Nikomu jeszcze nic złego nie zrobił. Meta, wygrałem, nice. Dziękuję. I wam też bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się spodobał, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobał, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, no i to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa.